jadące w ramach kolei aglomeracyjnej do Skawiny, Tarnowa, jak też i do Wieliczki. Ta inwestycja jest jakby niezbędna, ponieważ te dwa tory istniejące, które do tej pory były, nie były w stanie już pomieścić tak dużej liczby pociągów, która się już po nich poruszała i która jeszcze jest planowana do uruchomienia. Na odcinku od ulicy Miodowej do ulicy Kopernika, jak Państwo wiedzą, głównie tory będą połączone na estakadę, dzięki czemu jakby miasto zostanie na powrót na tym odcinku połączone. Te tereny pod estakadami będą mogły być wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. W tej chwili już zbliżamy się do Wisły. Zaraz za Wisłą rozpoczyna się ta manewra tej inwestycji, która pozwoliła skrócić od 7 do prawie 20 minut czas obrotu pociągu z Krakowa Głównego do Skawiny. Z czym się to wiąże? Niewątpliwie wielu z Państwa wie, że jak czasochłonna potrafi być zmiana czoła pociągu, zmiana lokomotywy stacji Kraków-Płaszów. I tak dzięki tej inwestycji, którą właśnie teraz możecie Państwo podziwiać, jesteśmy na przystanku osobowym Kraków-Zabłocie. Już wjeżdżamy na tory łącznicy Kraków-Zabłocie-Przemionki. Będziemy mogli w tak szybkim czasie, w jakim żaden środek transportu nam nie zapewni, dostać się z Krakowa Głównego do Skawiny. Obecnie estakady, dzięki którym to połączenie było możliwe do realizacji. Ze względu na różnicę położenia linii kolejowej 91, ten przystanku w Kraków-Zabłocie, 94, ten przystanku w Kraków-Zabłocie, prawie 25 metrów, no, musieliśmy w taki sposób to połączenie realizować. Już kończymy jazdę estakadą. Zbliżamy się do przystanku Kraków pod Górze, który został w stosunku do dawnego przystanku Kraków Krzemionki przesunięty w stronę skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ulicy Wieliska, żeby jakby zapewnić bardziej komfortową komunikację podróżnych z całego stanu. Nie ma takie parolotnie rzeczy w Krakowie. Ja mam taką fajną czapkę, dostałam właśnie z rejsu, bo nie też obecną, czyli nie mam istotnie. No mam dwie czapki, no mam tą czapkę białą, tą mam żółtą i niebieską białą. Ta żółta to jest najgłośniejsza. Pisze się, no nie? Kolejowe. Witam Państwa na przejeździe promocyjnym po torach nowej łączy kolejowej Kraków-Zabłocie, Kraków-Przemionki. Inwestycji, dzięki której możemy w tak rekordowym czasie 19 minut dostać się ze Skawiny do Krakowa Głównego. Ten czas niewątpliwie po zakończeniu wszystkich projektów modernizacyjnych uległ skróceniu. Oczywiście dla pociągów, które zaczęły się na przystankach, ale tak jak jesteśmy w trakcie wielkiej przebudowy, zakończyliśmy przebudowę łączy Kraków-Zabłocie, Kraków-Przemionki, ale przebudowujemy odcinek z Krakowa Głównego do Krakowa-Płaszowa. Od kwietnia przyszłego roku rozpoczynamy przebudowę odcinka Kraków-Bonarka, Kraków-Podbory Skawiny z przebudową stacji Bonarka, stacja Skawina i stacja Podbory Skawiny. Już obecnie wjeżdżamy na tą inwestycję, dzięki której w tak szybkim czasie możemy poruszać się między Skawiną a Krakowem. Inwestycja za przeszło 300 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 200 milionów złotych. Inwestycja spektakularna, ukończona w rekordowym czasie, bez
Ukrainy, ale też zyskaliśmy dwa niezwykłe, można powiedzieć, przystanki Kraków Zawodzie, Kraków Kulturze, wyposażone we wszystkie możliwe na dzień dzisiejszy udogodnienia, zarówno również dla pasażerów o ograniczonej sprawności. Wjeżdżamy, opuszczamy w tej chwili tory położone na estakadach i zbliżamy się do przystanku osobowego Kraków Zabłocie, przystanku, którego naprawdę nie ma się to wstydzić, bo swoim jakby rozmachem, możliwościami i tym, co oferuje pasażerom, naprawdę można powiedzieć, że trudno znaleźć podobny przystanek w Polsce. Przystanek został wyposażony w Kraków Zabłocie w 4 windy, 2 pary schodów ruchomych, łapki, wiaty peronowe, to wszystko widać, nowoczesne systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, pełny monitoring, można powiedzieć udogodnienia dla osób niedowidzących.